Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gliwicach i jak zwykle towarzyszą nam od samego rana dwa fragmenty biblijne. Pierwszy czytam z Księgi Psalmów, Psalm 40 i jego 5 werset. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. I drugi fragment z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 41 werset. Andrzej spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Moi drodzy, słowo błogosławiony to inaczej szczęśliwy, obdarowany szczęściem. My dobrze wiemy już i nie trzeba być nawet chrześcijaninem, żeby wiedzieć o tym, że same pieniądze szczęścia nie dają, no bo jeśli ktoś pokłada swoją nadzieję i szuka szczęścia w pieniądzach, w bogactwach, w dobrach, doczesnych dobrach materialnych, to doskonale wie, że po jakimś czasie luksusowa willa z basenem, stajnia Lamborghini czy kilka 65 albo jeszcze większych telewizorów plazmowych nie doprowadzą nikogo do szczęścia. Poszukuje się czegoś głębszego, czegoś bardziej nadającego cel i sens temu życiu. A my jako chrześcijanie wiemy, że ten cel i sens nie jest osadzony tylko w tej ziemskiej rzeczywistości, ale mamy coś więcej. I tutaj z pomocą przychodzi ten drugi tekst, chociaż powiem Wam, zawsze zastanawiam się, szukam klucza, czemu akurat te dwa teksty są, i chyba klucz jest prosty. Dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień nakierowuje nas na drugi fragment wyjęty z Ewangelii Jana, gdzie dwóch uczniów Jana spotyka Jezusa i mówią mu: gdzie mieszkasz? I on ich zabiera do siebie. Myślę, że nie pokazuje im jakiejś niesamowitej willi i floty swoich samochodów, jednak po spotkaniu z Jezusem, po pobycie u Jezusa, oni całkowicie się zmieniają, chcą iść za Nim i mówią: znaleźliśmy Mesjasza. No właśnie, w tym pierwszym fragmencie, w psalmie mamy to, że błogosławiony jest mąż, który pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. A znaleźć Jezusa to znaleźć przeciwieństwo kłamstwa i oszustwa, znaleźć prawdę. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale Pan Jezus mówi o tym, że prawda, Jego prawda wyswobadza, On wyswobadza. I myślę, że tak jak uczniowie Jana znaleźli Jezusa, znaleźli właśnie ten głębszy niż ten tylko ziemski cel, tak i my dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć tego Jezusa w naszym życiu, zobaczyć to, czy zawierzyć temu, że On jest właśnie tą prawdą, która daje szczęście, która daje błogosławieństwo. A do nas należy wybór, czy zwracamy się do wyniosłych i uwikłanych w kłamstwie, a wiemy, że kłamstwo ma krótkie nogi, czy zwracamy się do Chrystusa, który daje życie, który jest prawdą i który nas zbawia, daje cel nie tylko tu na ziemi, ale też ten cel wieczny, zbawienie. Życzę wszystkim dzisiaj dobrego dnia, błogosławieństwa i do zobaczenia w kolejnych codziennikach. Zostańcie z Bogiem.